Chciałbym kontynuować dzisiaj temat, który tydzień temu rozpoczęliśmy tą serię, gdzie pod wspólnym tytułem mówimy z odwagą w przyszłość, bo żyjemy w świecie, w którym dzieje się wiele różnych rzeczy wokół nas i tydzień temu właśnie mówiliśmy o takiej niepewności jutra i jak można mieć tą pewność jutra, a nie tylko taką niepewność. Ale co tak myślałem o tym, że jak czasami jest tak, że robimy wszystko, co trzeba. Wydaje nam się, że robimy to tak, jak powinno być. Staramy się, ale nie wychodzi. Popełniamy błędy. Wciąż coś jest nie tak. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale ja pamiętam kiedyś, jak się uczyłem matematyki. To była taka klasówka i kartkówka, dostałem tam jakieś zadanie do wypełnienia i byłem taki z siebie dumny, że tak dobrze to zrobiłem, że taki jestem zadowolony, że już myślałem, wtedy jeszcze były piątki, nie było szóstek, ale gdyby wtedy myślałem, że no, piątka to za mało, tak świetnie to zrobiłem. Ale gdy dostałem kartkówkę z powrotem, była bardzo czerwona i zamiast tej piątki to widziałem dwóje. Taki, ojejku, ale jak to? Przecież wszystko tak dobrze zrobiłem, tak się starałem, wszystko było tak, jak powinno być. I dlaczego, dlaczego? Widzicie, aż mi wszystko leci tutaj. Tak to było. Ale wiecie, to co się okazało? Ktoś był tak z boku, popatrzył na tą moją kartkówkę i mówi, co Maciek, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że zapomniałeś o kolejności działań. Że najpierw mnożymy, a później dodajemy. Najpierw w nawiasach, a potem dalej i tak dalej. I ja wtedy, ojejku, a ja tak myślałem, że wszystko tak dobrze. Nie? I dlatego, wiecie, ja myślę, że czasami w naszym życiu właśnie jest tak, że robimy, staramy się, wykonujemy pewne rzeczy, ale nie wychodzi. I wtedy przydałaby się tam taka druga para oczu. Dlatego zatytułowałem to dzisiejsze przesłanie druga para oczu. Ktoś, kto by popatrzył tak z innej perspektywy, popatrzył tak z boku na to wszystko, co dzieje się wokół mnie i dał mi taką zupełnie inną perspektywę na to wszystko. Perspektywa, która być może pokaże mi, wow, rzeczywiście, ja nie muszę się bać jutra, bo wiem, co jutro będzie, bo jest ktoś, kto jest większy niż to, co dzieje się na świecie. I być może trzeba po prostu zacząć robić jeszcze raz wszystko na nowo. Ale już wykorzystują te wszystkie prawdziwe i należne zasady. Dlatego chciałem właśnie dzisiaj podzielić się z wami na ten temat. Pomódlmy się na początek. Panie, dziękuję Ci za ten czas, za to, że możemy być tutaj w tym miejscu. I gdziekolwiek jesteśmy też oglądani. Prosimy Cię, abyś Ty, Panie, uwielbił się teraz w nas. Błogosław swoje słowo. Ucz nas, Panie. I daj nam taką właściwą perspektywę na to, co dzieje się wokół nas. O to Cię, Panie, prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Sytuacje, w których właśnie potrzebujemy kogoś, kto by popatrzył tak z boku na nasze życie i na to, co dzieje się wokół. Bo wiecie, bo gdy zaczniemy iść tak jakby z nurtem tego świata, i będziemy oglądać telewizję. Ostatnio moja żona mi mówiła, że rozmawiała z pewną dziewczyną, która mówi, że u niej, jak tylko się rano budzi, to włącza telewizor i cały dzień jest włączony. Jak wraca z pracy, to od razu włącza i cały dzień jest włączony. I cały czas słucha w tle te wszystkie informacje, te wszystkie rzeczy, które dzieją się wokoło i po prostu nic dziwnego. Ale może czasami potrzebujemy takiej chwili, żeby wyłączyć te wszystkie rzeczy w tym świecie i popatrzeć na to z innej perspektywy. Tej drugiej pary oczu potrzebujemy, które nam wskaże, bo to pozwoli nam uporządkować pewne rzeczy, jakby poukładać rzeczy, które być może w naszym życiu są bardzo takie już zagmatwane. I coś, co pozwoli nam zmniejszyć złożoność tego wszystkiego, co się dzieje. Amerykanie tak mają takie powiedzenie, keep it simple, stupid. Czyli utrzymaj to jak najprostsze, żeby było. Nie komplikuj rzeczy. Wiecie, ja w piątek dostałem taki nowy blat do biurka, większy niż mój dotychczasowy, więc taki byłem zadowolony. A, będę miał teraz więcej miejsca na biurku na to, żeby ten cały ten sprzęt do nagrywania tych nocnych Maćków i że będę miał miejsce na to, żeby studiować, rozłożyć książki i wszystko.
I taki byłem zadowolony, ale gdy go przyniosłem do domu, popatrzyłem na to biurko, zobaczyłem na te plątaniny kabli, które tam są do tego sprzętu podpięte, to się przeraziłem. Mówię, nie, nie, ja tego nie dotykam, bo po prostu się nie połapię, co, jak to wszystko przywrócić, do, żeby z powrotem działało. No ale myślałem, no nie, no dobra, trzeba coś z tym robić, tym bardziej, że trochę kurzu się tam nazbierało, może to już jest czas, żeby coś z tym zrobić. I wiecie, co się okazało? Że mnóstwo kabli, które tam były, to były kable, które w ogóle były niepotrzebne. Które kiedyś tam podłączałem, ale już w ogóle tego nie używam i tak sobie leżały i leżały i tylko gmatwały to wszystko. I powodowały, że wyglądało to na takie skomplikowane. A tak naprawdę to było takie proste. Ja myślę, że w naszym życiu dokładnie jest tak czasami, że potrzebujemy tej drugiej pary oczu, która nam powie, słuchaj, ale trzeba to uprościć, trzeba to uporządkować. Trzeba odrzucić to, co niepotrzebne, to, co zaśmieca, to, co w ogóle powoduje, że to życie wydaje się takie skomplikowane, bo ono nie jest takie. Po prostu zwiększmy przejrzystość tego, co się dzieje w twoim życiu, żebyś lepiej mógł widzieć to, co jest. Bo nagle się okaże, że ojejku, ja mogę oddychać, ja mogę normalnie funkcjonować, ja nie muszę żyć w takim jakimś stresie, bo te rzeczy mi w ogóle są niepotrzebne do niczego. Po co się stresować czymś, co tak naprawdę nie mam na to żadnego wpływu. Nie? Czasami trzeba zrobić taki mały reset. Zrobić, okej, wróćmy do podstaw. Wróćmy do podstaw, do tego, co najważniejsze, do tego, co najistotniejsze w życiu. Wiecie, i tak ja myślę, że często ja ilekroć uczestniczę w takim wydarzeniu jak pogrzeb, to pozwala mi nabrać takiej zupełnie innej perspektywy na to, co się dzieje wokół mnie. Nie wiem, czy wy też tak macie. Być może jak byliście na jakimś pogrzebie, to wtedy tak zupełnie innej perspektywy nabiera to wszystko i te rzeczy, z którymi ja się zmagam, z którymi się stykam w swoim życiu. Myślę, że tak wiele wtedy rzeczy, które zaczynamy doceniać, które tak łatwo lekceważymy w naszym codziennym życiu. Nie doceniamy pewnych rzeczy, i w takich sytuacjach, gdy mierzymy się z czymś, co tak naprawdę może dotknąć każdego, jeżeli nie będzie pochwycenia wcześniej, to dotknie każdego z nas. I nagle się okazuje, że ten system wartości się zmienia. Zaczynamy inaczej patrzeć na te wszystkie rzeczy. Wiecie, ja chciałem, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się jednemu takiemu fragmentowi z Biblii, to jest Psalm 90. To jest jedyny psalm Mojżesza, który mamy w Księdze Psalmów. I Mojżesz, wiecie, to jest człowiek, który doświadczył wiele w swoim życiu. Był w pałacach, był na pustyni, służono mu, pracował dla innych i tak dalej, i tak dalej. Wiele różnych rzeczy doświadczył. Ale tutaj, ja tak wierzę, że w tym psalmie Mojżesz dzieli się tym, co zrozumiał. Że jak bardzo życie może być skomplikowane, to tak ważne jest, żeby je uprościć, żeby wrócić do tych podstaw, żeby pamiętać o tym, co najważniejsze w swoim życiu. Bo my tak często komplikujemy rzeczy, które są takie proste. I Bóg tutaj, myślę, że chce nam powiedzieć, przynajmniej mi tak mówi przez ten psalm, że w świecie, w którym żyjemy, który wydaje się tak bardzo skomplikowany, tak bardzo nieobliczalny, my możemy mieć, jakby wrócić do podstaw i być jakby ugruntowani w tym, co najważniejsze, tym, co najistotniejsze. I zobaczcie, on tutaj mówi o kilku takich rzeczach. I przyjrzyjmy się tym rzeczom. Po pierwsze, Mojżesz nam tutaj mówi, Bóg jest wielki. I to daje nam zupełnie inną perspektywę na nasze codzienne życie, na to, co przed nami. Na to, co będzie jutro. Zacznę myśleć o tym, że Bóg jest wielki. I o tym czytamy w wersetach od pierwszego do drugiego, gdzie jest powiedziane tak. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże. Boże, Ty jesteś wielki. Ty jesteś stworzycielem wszystkiego, całego tego wszechświata. Ty jesteś większy niż ekonomia, ty jesteś większy niż polityka, ty jesteś większy niż moje konto w banku, ty jesteś większy niż cokolwiek, wirusy i cokolwiek się dzieje na tym świecie. Ty jesteś większy. Ty stworzyłeś ten świat. Ty jesteś stworzycielem nieba i ziemi. Ty jesteś centralnym punktem tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas.
On mówi, Ty jesteś naszą ostoją, ten wielki Bóg. I ciekawe jest to, że w 5 Mojżeszowej 33 czytamy takie piękne słowa, które Bóg mówi od 26 wersetu. Nikt nie jest taki jak Bóg. O Jeszurenie, który jeździ po niebie Tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Schronieniem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. I przepędził przed Tobą wroga i rzekł, wytęp, zatem Izrael mieszka bezpiecznie na osobności źródło Jakubowe. Na ziemi pełnej zboża i moszczu. Nawet niebo jest jego kropi rosą. Błogo Ci, Izraelu. Któż jest jak Ty, lud wspomagany przez Pana, tarczą pomocy Twojej? On też jest mieczem chwały Twojej i schlebiać Ci będą wrogowie Twoi, a Ty będziesz kroczył po ich wzgórzach. On jest tym, który chroni, On jest, którym wspiera, On jest tym, który będzie troszczył się o Ciebie. Bóg jest wielki. Wiecie, i to jest podstawa, która nam mówi, bo Mojżesz widział wiele w swoim życiu. Doświadczył luksusu, doświadczył biedy, doświadczył tego, jak się mieszka w pałacu, jak się mieszka na pustyni, doświadczył tego, że ludzie mu usługiwali, ale też tego, że musiał służyć innym. Wiele doświadczył w swoim życiu, ale on mówi tutaj w tym psalmie, Boże, Ty jesteś wielki. Ty stworzyłeś cały ten wszechświat, ale też jesteś moją ostoją, moim schronieniem, i mogę na Tobie polegać. Mówi, to wszystko jest dzisiaj dostępne. I to z pokolenia w pokolenie. I czasami my boimy się o to, co o nasze dzieci, co będzie z naszymi dziećmi, co będzie jutro, co będzie za rok, za dwa, za 10, za 15, co następne pokolenie. Wiecie, Bóg jest wielki. Bóg będzie troszczył się o te kolejne pokolenie, tak jak troszczy się o nas. I tu jest powiedziane, z pokolenia w pokolenie Tyś naszą ostoją. Dlatego myślę, że możemy Mu zaufać i powierzyć Mu dzień jutrzejszy, bo On troszczy się o ten dzień od wieków na wieki. On się nie zmienia. Tak jak tu Mojżesz mówi, Ty jesteś tym, który się nie zmienia. I to jest ciekawe, bo pierwsza rzecz, którą tak Mojżesz tutaj chce nam powiedzieć w tym psalmie, że Bóg jest wielki. Jest wieczny, jest stworzycielem nieba i ziemi, jest tym, który się troszczy o nas z pokolenia w pokolenie. Tylko teraz ja sobie muszę zadać pytanie. Jaką pozycję Bóg zajmuje w moim życiu? Czy On zajmuje w moim życiu tą samą pozycję, którą zajmuje we wszechświecie? Bo On jest stworzycielem. On jest w centrum wszechświata, centrum, wszystko się kręci wokół Niego. I tylko teraz, czy w moim życiu jest dokładnie tak samo? Czy w moim życiu On jest na pierwszym miejscu? Czy w moim życiu On jest tym, który jest największy, najważniejszy? Czy wszystko jest podporządkowane Jemu? Tak jak to Janusz często powtarza. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Ale jeśli tak nie jest, jeżeli jakakolwiek inna rzecz jest na pierwszym miejscu i Bóg jest zepchnięty gdzieś tam na bok, no to nie dziwię się, że może być chaos w moim życiu. Bo Bóg, który jest Twórcą, który jest wielkim Bogiem, On poukłada wszystko we właściwym miejscu. Jeżeli będziemy mieć właściwe priorytety i tą właściwą perspektywę. I gdy, wiecie, gdy myślę o tym, że Bóg jest wielki, to daje mi taką odpowiednią perspektywę w moim życiu. Że Bóg jest wielki i On jest większy niż to wszystko, co wokół nas. Ale Mojżesz później mówi od 3 wersetu do 6, że życie jest krótkie. I to mi mówi o priorytetach, jakie mamy w swoim życiu. Bo życie jest krótkie. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie synowie ludzcy, albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna wartko pokrywasz ich. Są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Życie jest krótkie. Jesteśmy śmiertelnikami. Nie żyjemy tutaj na ziemi takim, o, moje życie się nigdy nie skończy. Chociaż my często mamy tę tendencję i popełniamy ten błąd, bawimy się to odkładanie i myślimy, o, dzisiaj jest za wcześnie na to, jestem zbyt zajęty, za młody, za bardzo muszę się wyszaleć.
aż w końcu się okazuje, że już jest za późno. Dlatego, wiecie, ja takie sobie zadałem takie prowokacyjne trochę pytanie. Co by było, gdybym wiedział, że dokładnie za tydzień o tej samej porze moje serce przestanie bić? Czy ten tydzień wyglądałby trochę inaczej niż jak każdy inny tydzień, który przede mną? Czy być może zrobiłbym pewne rzeczy, podjąłbym pewne decyzje, cokolwiek. Czy to by wyglądało inaczej? Wiecie, bo my tak często gramy w taką grę, że ja jestem nieśmiertelny, ja mam czas, ja mam na wszystko czas. Wiecie, wczoraj sprawdziłem, średnia długość życia w Polsce to jest 78 lat. Oczywiście, jeżeli jesteś kobietą, to masz tą przewagę, że to jest trochę ponad 81 kobiety, mężczyźni 75, więc troszeczkę jesteśmy w gorszej sytuacji. Ale to jest, mówię, średnia. A dlaczego o tym mówię? Bo czasami myślę, że warto sobie uświadamiać pewne rzeczy. Bo co to oznacza? Jeżeli masz 39 lat, ponad 39, no to już masz z górki. To już się zaczyna to wsteczne odliczanie. Nie? Ale zobaczcie, jak to... jaką trochę inną perspektywę, gdy ja pomyślę, ja już mam mniej niż więcej. Ale gdybyś tak pomyślał sobie, mam 50 lat, to znaczy, że do średniej, ja cały czas mówię o średniej, to Bóg wie tylko kiedy, kto i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o średniej, to jeżeli masz 50 lat, to zostało ci 10 220 dni. Jeżeli masz 60, to uwaga, 6570 dni. A jeżeli masz 70 lat, to zostało 2920 dni. A 25 to nie liczyłem. Ale u ciebie liczę się podwójnie. Nie, żartuję. Słuchajcie, ale dlaczego o tym mówię? Bo wiecie, czasami myślimy sobie, że jejku, ja jeszcze mam czas, jeszcze jest... Nie, życie jest krótkie. I tak naprawdę jakie priorytety mam w swoim życiu? Co robię ze swoim życiem? Pomyśl, masz dzień dzisiejszy, a jutro nie jest gwarantowane. Nie wiadomo, co będzie jutro. Mamy dzień dzisiejszy, który Bóg nam dał. Wiecie, jeżeli ja wiem o tym, że mam dzisiaj ten dzień i nie wiem, co będzie jutro, jakie mam priorytety w swoim życiu? Co robię? Jakie decyzje podejmuję? Jeżeli wiem, że dzień, moje życie nie jest bez końca tutaj na ziemi. I tak sobie myślałem, wiecie, dlaczego to życie jest takie krótkie? Możesz też dać nam odpowiedź na to. Bo pojawił się grzech. I to, co widzimy w psalmie 90, on mówi, grzech jest poważny. Grzech w naszym życiu jest poważny. Dlatego wymaga on oczyszczenia, wymaga zapłaty. I o tym mówi od 7 do 10 wersetu, gdzie jest powiedziane, tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego, wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Życie jest krótkie, a grzech jest poważny. Po upadku wszystko się zmieniło. Wiecie, ludzie mieli żyć zupełnie w innych okolicznościach, ale pojawiło się to, co wydarzyło się w pierwszej księdze Mojżeszowej w trzecim rozdziale. Upadek, grzech wszedł na świat i zmieniło wszystko. I grzech jest poważny i wymaga podjęcia kroków. Wiecie, grzech wymaga kary, bo grzech jest wystąpieniem przeciwko Bogu. Tylko pytanie, kto zapłaci za tą karę? Ja? Czy pozwolę, aby Chrystus tą karę wziął na siebie? Przyjmę to, co On uczynił na krzyżu Golgoty. Bo jeżeli tego nie zrobię, to ja sam zapłacę za ten grzech. Dlatego, wiecie, ja... Tak sobie, jak czytałem ten psalm, tak sobie zadałem pytanie, czy ja poważnie traktuję sprawę grzechu? Hebrajczyków 3:13 mówi, to jest tak ważne, żeby mieć społeczność, żeby być w społeczności, bo to jest powiedziane, zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł za twardziałość,
przez oszustwo grzechu. Potrzebujemy społeczności. Dlaczego? Żeby nie zatwardziały nasze serca z powodu grzechu. Bo żyjąc tylko w tym świecie, żyjąc każdego dnia w świecie otoczeni i bombardowani rzeczami tego świata, nasze serca się zatwardzają. Jesteśmy oszukiwani przez grzech. Jesteśmy zwodzeni. Wiecie, ja nie wiem, czy wy zaobserwowaliście coś takiego, że gdy nie strzegę swojego serca, to serce się znieczula na pewne rzeczy. I nagle coś, co kiedyś mi się wydawało, że absolutnie, to dzisiaj już jest akceptowalne. Dzisiaj jest takie, okej, przecież to nic poważnego. Zaczyna się od małych, drobnych rzeczy. Może, to lampka wina, tylko to nic nie zaszkodzi tego, a potem jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak idzie dalej, i tak dalej. Jeżeli nie strzeżemy swojego serca, to możemy się... okaże się, że nagle grzech stał się mi obojętny. Przestałem zwracać na to uwagę. I nie przejmuję się tym. Jesteśmy jak ta żaba w tej wodzie, która jest cały czas podgrzewana. I nie wyskoczy, nie ucieknie, bo jest delikatnie, powolutku podgrzewana. Pamiętam, kiedyś przyszedł do mnie taki człowiek, który mówi, że pastorze, ja muszę podjąć bardzo poważną decyzję, ale po prostu nie słyszę głosu Boga. Bóg do mnie nie mówi, ja nie wiem, jaką decyzję podjąć. No i tak jak rozmawialiśmy. Okazało się, że był pewien grzech w życiu tego człowieka, który on był świadomy tego, że żyje w grzechu, że robi rzeczy, które nie powinien robić, że to jest coś, co nie podoba się Bogu. I tak doszliśmy do wniosku, że zaraz, to jak ty chcesz, żeby Bóg mówił do ciebie odnośnie tego, co jutro, skoro ty go nie słuchasz dzisiaj? Jak ty chcesz, żeby on mówił, gdy ty nie słuchasz tego, co on już powiedział? On już ci powiedział wiele rzeczy i nawet ty wiesz o tym, że to, co robisz, jest niewłaściwe, ale chcesz, nie słuchając go, nie słuchając tego, co on już powiedział, chcesz, żeby on do ciebie mówił jeszcze inne rzeczy. Najpierw może zajmij się tą sprawą, która jest poważną sprawą, sprawą grzechu. Rozwiąż tą sprawę, przyjdź do Boga, przyjmij przebaczenie, rozwiąż tą sytuację. A potem powiedz, Boże, co dalej? Nie? Bóg jest wielki, życie jest krótkie, grzech jest poważny, ale możesz iść dalej. Mądrość jest kluczowa. Potrzebujemy Bożej mądrości, żeby mieć właściwe priorytety, wartości w życiu, właściwy cel w życiu. I o tym mówi od 11 do 12 wersetu. Któż zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Naucz nas, Panie. To pisze Mojżesz, który był człowiekiem, który widział już tak wiele różnych rzeczy w swoim życiu, doświadczył tak wiele. Widział ludzi, którzy usztywniali swoje karki, którzy buntowali się przeciwko Bogu, którzy tak naprawdę kwestionowali, jakby zaprzeczali temu wszystkiemu, chcieli wracać do starego życia. Widział to wszystko i on mówi, Boże, naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serce. Potrzebujemy Twojej mądrości, żeby żyć takim życiem, czystym życiem w tym brudnym świecie. Potrzebujemy Twojej mądrości. Boże, naucz nas. Jak żyć takim życiem, które charakteryzuje mądrość z góry? Nie ta ludzka, światowa mądrość, ale ta mądrość z góry. Potrzebujemy, Boże, Twojej mądrości. Może jesteś w sytuacji, w której myślisz, patrzysz na ten świat i myślisz, ja nie rozumiem tego, ten świat pędzi, ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, nie wiem, co tu się dzieje wokół mnie, ale Boże, naucz mnie, jak żyć mądrym życiem. Daj mi tej mądrości Twojej, abym nauczył się podejmować właściwe decyzje, abym był przepełniony tą mądrością, która jest od Ciebie, bo to spowoduje, że będę miał właściwy cel w swoim życiu, będę miał właściwe wartości w swoim życiu, gdy Ty mnie tego będziesz uczył, Boże. Dlatego ja sobie zadaję pytanie, gdy myślę o Bożej mądrości, to na co ja poświęcam swój czas, swoje talenty w życiu, swoje pieniądze, całe swoje życie? Wiecie, jedne, co mi przyszło do głowy, to jest to wołanie, Boże, pomóż. Boże, pomóż. Potrzebuję Twojej mądrości, żeby podejmować właściwe decyzje. Bo ten świat po prostu szaleje. Ten świat stacza się.
ale potrzebuję Twojej mądrości tego, jak żyć. I dlatego Mojżesz mówi w kolejnych fragmentach, w kolejnych wersetach mówi, łaska Boża jest dostępna. I on mówi, przyjdź. I to mówi o modlitwie. Przychodź do Boga i proś Go o te rzeczy. Przyjdź do Niego i powiedz, Boże, potrzebuję Ciebie. Tak jak jest mowa o tym w wersetach od 13 do 15. Zwróćcie ku nam, Panie, jak długo jeszcze zmiłuj się nad sługami swymi, nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, aby gdyś nas utrapił za lata, w których oglądaliśmy niedolę. On mówi, Boże, potrzebujemy Ciebie. On tam mówi, pomóż, napełnij, zwróć swój, rozwesel, nasyć, zmiłuj się. Boże, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy tego, co jest niezmienne w tym zmieniającym się świecie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojej łaski, Twojej miłości, Twojej mądrości. Wiecie, potrzebujemy czegoś stałego w tym życiu. Potrzebujemy Ciebie. W tym świecie, w którym tak wszystko jest tak niestałe. Dzisiaj ludzie, którzy mienią się naszymi przyjaciółmi, za chwilę się okaże, że po prostu już ich nie ma. Ja jestem naprawdę, nie wiem, tak patrzę na to i myślę sobie, jak wiele młodych ludzi ulega presji swoich rówieśników, z którymi za parę lat już nie będą mieć żadnego kontaktu, nawet nie będą się znać, nie będą mieć nic z sobą wspólnego. A dzisiaj robią wszystko, żeby się przypodobać tym ludziom. Czemuś to jest niestałe. Czemuś to jest zmienne. Dlatego Mojżesz mówi, Boże, potrzebujemy Ciebie. Daj nam czegoś, co jest stałe w tym zmieniającym się świecie. Potrzebujemy tego. Daj nam swoją radość. Tak jak w Psalm 16, 11 mówi, że radość jest w Jego obecności. Boże, daj nam siebie, żebyśmy byli bliżej Ciebie. Bo, wiecie, ja tak czasami myślę, że Bóg jest oddalony od odległość modlitwy, od te, gdy my do Niego przychodzimy. Po prostu On jest, stoi, czeka i mówi, przyjdź do mnie, wołaj do mnie, ja odpowiem. Ja nie jestem daleko, po prostu zawołaj do mnie, przyjdź, proś o mądrość, a ja ci dam radość. Nehemiasza 8, 10 mówi, że radość Pana jest moją siłą. To jest moją siłą. Nie okoliczności, nie przyjaciele, którzy dzisiaj są, jutro ich nie ma. Nie, radość Pana jest moją siłą. Dlatego mogę, potrzebuję Ciebie, Boże. I gdy to wszystko, to Mojżesz mówi jeszcze na koniec, w wersecie 16 i 17, gdy to wszystko doświadczysz w swoim życiu, to możesz podjąć działanie. Możesz czynić różnicę w swoim życiem. To jest werset od 16 do 17. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. Wow. Boże, chcemy widzieć, jak działasz w nas i przez nas. Chcemy, by kolejne pokolenia doświadczały tego samego, co my doświadczamy, żeby widziały Ciebie, mogły doświadczać Ciebie, Boże. Chcemy mieć wpływ na ten świat wokoło nas. Chcemy, Panie, nieść Ciebie temu światu. Chcemy czynić różnicę. Dlatego, wiecie, ja myślę, że tak ważne jest, żeby mieć taką postawę w tym świecie, w którym żyjemy, że każdy dzień, który Bóg mi dał, jako akt swojej łaski, żyję przed Bogiem. To, co robię, robię dla Boga. Cokolwiek to jest. Jakkolwiek wygląda moja praca. Być może siedzę w domu i opiekuję się dzieckiem. Może zmieniam pieluchy. Robię to na chwałę Pana. Być może, nie wiem, gotuję obiad, podaję kawę w kawiarni. Nie, teraz już nie podaję kawy w kawiarni, bo są zamknięte, ale robię takie rzeczy. Robię to na Twoją chwałę, Panie. Może szyję pokrowce na Twoją chwałę. Może stroję fortepiany na Twoją chwałę. Może przyjmuję chorych. Robię to na Twoją chwałę. Może uczę w szkole. Robię to na Twoją chwałę. Może zarządzam ludźmi. Robię to na Twoją chwałę. Robię to wszystko na Bożą chwałę. A może się uczę w szkole. Uczę się na chwałę Bożą. I to czyni różnicę. Cokolwiek robisz, rób to na chwałę Bożą.
Wtedy te wszystkie dzieła, które czynisz, będą miały odzwierciedlenie wieczności. Nie, to będzie tylko tu i teraz, zaspokojenie jakichś rzeczy w dnia dzisiejszego, ale to będzie miało odzwierciedlenie wieczności. Dlatego ja myślę, że tak ważne jest, żeby patrzeć na to, co wokół nas dzisiaj. Gdy patrzymy na to, miejmy na uwadze te rzeczy. Gdy myślimy o przyszłości, to myślmy z perspektywy tego, co Bóg mówi o tym, co nas czeka. Z tej perspektywy drugiej pary oczu. Tego, co mówi... Ja tak czasami muszę się arestować i mówię, Boże, ja wiem, to, co widzę tutaj, co się dzieje, to tylko tu i teraz, ale Boże, Ty masz coś większego. Ty jesteś wspaniały. Ja kiedyś, pamiętam, zacząłem modlić się tak trochę inaczej i to trochę zrewolucjonizowało moje modlitwy. Bo wiadomo, my, gdy modlimy się do Boga, przynosimy Mu różne prośby, ale spróbuj czegoś takiego. Na koniec modlitwy powiedz Bogu tak, że Boże, to są te rzeczy, z którymi do Ciebie przychodzę. Ale jeśli Ty masz coś lepszego, to niech to będzie Twoja wola. Bo my czasami jesteśmy tak zafiksowani, że chcemy, Boże, to i to, ale mówi, ale wiesz co, Ty nie wiesz wszystkiego. Ty nie wiesz, co będzie jutro, a ja już wiem. I wiem, że to nie będzie dla Ciebie najlepsze. Mam dla Ciebie coś lepszego. Ale Boże, ja chcę to, ale ja mam coś lepszego. Zaufaj mi. Ja mam coś lepszego. Bóg widzi więcej niż my widzimy. Jego drogi to nie nasze drogi. Jego wiecie, my czasami jesteśmy tak zafiksowani na tym tu i teraz, że nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co On chce nam pokazać. Dlatego ja uczę się z tego psalmu takich wspaniałych rzeczy, że Bóg jest wielki. Tylko pytanie, gdzie On, jakie miejsce On zajmuje w moim życiu? Czy takie same, jak we wszechświecie? Moje życie jest krótkie. Dlatego co ja robię z tym, co Bóg mi dał? Z tymi dniami, które mam jako łaska od Niego? Jakie mam priorytety w swoim życiu? Grzech jest poważny. To nie zabawka. To jest coś, co oddziela nas od tego wielkiego, wspaniałego Boga. Dlatego nie pozwólmy na to. Mądrość jest tym, czego potrzebuję do życia, by podejmować właściwe decyzje. Bez tego tak naprawdę nie możemy żyć takim życiem, które Bóg ma dla nas. Bo ten świat ze swoimi mądrościami, szkoda nawet mówić. Ale gdy będziemy przychodzić do Niego, to wiemy, że Jego łaska jest dostępna. Dlatego mogę przychodzić, modlić się i mówić, Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej łaski, Twojej mądrości. I On nam to da. I wtedy mogę podejmować działanie, które będzie odzwierciedlało wieczność, do której Bóg nas przygotowuje. Będzie wpływać na to, co wokół mnie. Dlatego ja chcę was zachęcić do tego, że gdy będziecie myśleć o tym, co przed nami, o przyszłości, to nie musimy się tego bać. Myślę, że to jest tak skomplikowane, to jest tak trudne, że po prostu, Boże, jak ja sobie poradzę z tymi wyzwaniami, które przede mną, z tym wszystkim, co się dzieje. Tylko wróć do podstaw. Nie komplikuj. Pomyśl o tym, że Bóg jest wielki, życie jest krótkie, grzech jest poważny, mądrość jest kluczowa, łaska jest dostępna, dlatego mogę podjąć działanie. Gdy te wszystkie rzeczy, myśl o tych rzeczach, zwróć swój wzrok na Jezusa, niech On ciebie prowadzi, niech Jego spojrzenie na twoje życie, niech Jego wkład w twoje życie ma znaczenie i niech Biblia będzie tą drugą parą oczu dla ciebie. To Boże Słowo. Bo my często zapominamy o tym, że Bóg tak wiele wspaniałych rzeczy nam powiedział i On nam mówi o tym, co jutro, tutaj w swoim Słowie. Dlatego zaufajmy Mu, że On wie lepiej. I być może głowimy się i myślimy, dlaczego to zadanie mi nie wychodzi, dlaczego dostałem jedynkę, dlaczego wszystko jest na czerwono. Może dlatego, że zapomniałeś o tym, co On ma tobie do powiedzenia. I próbujesz we własnych siłach, we własnej mądrości radzić sobie z życiem, podczas gdy On mówi, zaufaj mi. Tak jak te obietnice, na których mówiliśmy wcześniej. Zaufaj mi. Panie, tak dziękuję Ci za Twoje Słowo, za to, że Twoje Słowo jest dostępne dla nas, że jest otwarte, że to nie są tylko czarne litery na białym tle, ale to jest żywe Słowo, które ma moc zmieniać, które może nas prowadzić. To jest Twoje Słowo, Panie. Także dziękujemy Ci za to.
Naucz nas, Panie, jak patrzeć na swoje życie przez pryzmat tego, co Ty masz nam do powiedzenia. Jak nie ulegać presji tego świata, ale ufać Tobie we wszystkim, polegając na Tobie. Panie, dziękuję Ci za ten czas. I błogosław, Panie, resztę tego dnia, resztę tego nabożeństwa, naszą społeczność. Panie, powierzamy Tobie ten nadchodzący tydzień, to wszystko, co przed nami. Uwielbi się, Panie, pośród nas w Twoim świętym imieniu. Amen.